drugi czas w Q2. Mówiłeś, że będziecie na spokojnie jechać, oszczędzać siły przed jutrem. No jednak ta rywalizacja jednak była zacięta i czasy bardzo blisko. Wiadomo, to jest tor, który wszyscy znacie. Jak to będzie wyglądało jutro? No myślę, że cała właśnie czołówka nastawia się tak naprawdę na walkę na Q3. Tam będą pokazywać swoją moc i siłę, a dzisiaj każdy chciał się tylko po prostu załapać do tej finałowej części jutrzejszej. No i jutro po prostu chciałbym wygrać te kwalifikacje. Na pewno będzie ciężko, konkurencja jest bardzo szybka, no ale będziemy walczyć jutro. Dzisiaj najszybsi byliście ty, Kamil i Dawid. Czy ktoś jutro się dołączy jeszcze do tej trójki? No ciężko powiedzieć, różnie to bywa. Czasami są takie po prostu dni, że komuś nie idzie, a jutro może być dużo szybszy, także no, każdy scenariusz jutro może się wydarzyć.